Na terenie przyszłej farmy fotowoltaicznej Taurona w Mysłowicach rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem gruntu. Elektrownia o łącznej mocy 100 MW powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Mam nadzieję, że coraz więcej tych inwestycji ekologicznych w naszym mieście spowoduje, że miasto zacznie być postrzegane jako nowoczesna gmina, która bardzo mocno wspiera ekorozwój. Przypominam, że niebawem powstanie najnowocześniejszy budynek pasywny w Mysłowicach jako demonstrator technologii. Gdyby powiązać te dwie inwestycje, to już jest taki fajny asumpt do tego, żeby pokazywać miasto jako miasto nowoczesne. Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce zacznie działać w drugiej połowie przyszłego roku. Budowę elektrowni słonecznej zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW. Drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z końcem grudnia 2020 roku Taurun oddał do eksploatacji w Jaworznie przy ulicy Krakowskiej swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy na 2 miesiące przed zakładanym terminem instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.